Mięsień czworogłowy, szczególnie prosty uda. Taka ofiara piłki nożnej, można powiedzieć. Ofiara mocnych, dynamicznych strzałów, kopnięć, również u bramkarzy. Ma to znaczenie, kiedy muszą wykonać daleki wykop. Niestety obserwuję czasami zrywające się mięśnie proste uda. Dramat dla piłkarza. Co zrobić, żeby uelastycznić tą taśmę? Co zrobić, żeby przygotować tą strukturę do obciążeń, które są podczas gry, szczególnie na sztucznych, tępych nawierzchniach? Kiedy mocno hamujemy, niestety przeciążamy taśmę przednią, przeciążamy również kolano, co u tak młodych zawodników jak Mateusz prowadzi do zaburzenia tak zwanej choroby ozwód Schlattera, czyli stanu zapalnego. Nie używajmy słowa martwica. To nie funkcjonuje. To jest dawne nazewnictwo, absolutnie niewłaściwe, straszące zawodników, rodziców i wszystkich dookoła, że jest to martwica. Nie, jest to stan zapalny związany z przeciążeniem słabo uwapnionego przyczepu mięśnia czworogłowego. Dlatego jeżeli mamy dużo obciążeń w młodym wieku, niestety szczególnie chłopcy mają bóle przedniej części kolana, ale o tym później. Na razie tylko chcę powiedzieć o samym mięśniu czworogłowym. Jak go zbadać? Czy przypadkiem nie jest za krótki? Czy przypadkiem nie jest przeciążony? Powinniśmy dotykać piętą do pośladka bez ruchu obrotowego miednicy. Jeżeli ten mięsień zaczyna rotować miednicę, to już możemy powiedzieć, że jest za krótko. Tu jesteśmy na granicy normy. Brakuje nam 2-3 cm, całkiem dobrze, ale Mateusz, już czujesz pewnie tutaj rozciąganie, tak? Więc w przypadku Mateusza warto, żeby trochę się porozciągał na pewno po treningu. Możemy to oczywiście zrobić poprzez trzymanie się za stopę dwiema dłońmi. Dlaczego? Ponieważ pięta powinna trafiać na szparę pośladkową. Nie róbmy tego w ten sposób. To nie jest przyjazne dla kolana, dla łąkotek. Mateusz, złap się za stopę. O, świetnie. Doskonale, jak zawodnik może złapać się za stopę, bo niestety są tacy zawodnicy, którym tak brakuje, że muszą używać paska lub ręcznika, ponieważ mają taki przykurcz. I możemy w ten sposób się porozciągać. To jest oczywiście ważne w aspekcie rozciągania. Czworogłowy sąsiaduje z bardzo ważnym mięśniem, o którym będę mówił później, z dwugłowym. I na wysokości tylnej powierzchni uda mamy bruzdę. Bruzdę, która musi być bardzo elastyczna, ponieważ tu pracują antagoniści. Dwugłowy jest zginaczem, czworogłowy jest prostownikiem, więc na tym miejscu, w tym miejscu musi być luz tkankowy. Nie może być wzrostów, nie może być sklejeń, nie może być zwłóknień. Tu musi być dobra kooperacja. Więc co zrobić? Na pewno warto porozluźniać tą bruzdę. Co robię? Blokuję, naciągam, a Mateusz, prostujesz kolano. Czujesz, że się rozciąga pod moją dłonią? I możemy to zrobić 2 razy dziennie, po kilkanaście razy, jako formę albo leczenia napiętego mięśnia czworogłowego, albo nawet zapobiegania. Pracujmy z tym miejscem, kiedy tutaj jest bolesność. Drugą wersją, poza pozycją leżącą, jest oczywiście pozycja stojąca dla rozciągania mięśnia czworogłowego. Najczęściej ją stosujemy, ale chcę zwrócić uwagę na pewne elementy. Jak rozciągamy, Mateusz, złap się za stopę, idealnie równie złapać się dwoma dłońmi, żeby pięta trafiała na szparę pośladkową i nie uginajmy bioder. Wypchnijmy biodra, szczególnie u zawodników starszych, ponieważ nie warto, żebyśmy doginali kolano. Odpuśćmy trochę w kolanie zgięcia, a wypychając biodra już powinieneś czuć rozciąganie nie tylko mięśnia czworogłowego, ale również powięzi pachwinowej, i to wędruje aż nam w brzuch, ponieważ piłkarze nie kopią tylko mięśniem czworogłowym, ale napinają brzuch, aktywują przywodziciele i właśnie w tej pozycji powinniśmy rozciągnąć całą taśmę. Jeżeli możesz, tutaj jeszcze dociągnij stopę, żebyś rozciągnął piszczelowy przedni i tą całą taśmę przednią. Czyli biodro do przodu. O, nie doginaj kolana, a zaktywuj poprzez pociągnięcie kolana w tył.
teraz czujesz rozciąganie. I również w tym momencie rozciągamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, bardzo ważny dla piłkarzy i dla każdych biegających zawodników, ponieważ to jest mięsień zginacz główny biodra. Więc to biodro również przy okazji wyprostujmy. To tyle, działajmy.